projekt, którym otwarcie się możemy pochwalić, to jest projekt dla SAP Technologies, to jest taki centrum dowodzenia na łodzi podwodnej i to jest kontrakt, który był w prasie i był przez nas, nie chcę mówić marketingowany, ale opowiadaliśmy o nim. Natomiast reszta kontraktów to są kontrakty poufne, ale były związane z wizualizacją pewnych elementów uzbrojenia. To możemy powiedzieć, tak? Technologia VR bardzo się sprawdza w takich zagadnieniach, gdzie oszczędza na kosztach albo zwiększa bezpieczeństwo udziału w jakichś aktywnościach, tak? W związku z tym jak najbardziej rozrywki VR-owe dla jakichś jednostek wojskowych to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ żołnierze mogą sobie poćwiczyć jakieś manewry właściwie w bezpiecznym środowisku, tak? Zanim wyjdą próbować tego na poligonie na żywo. I jak najbardziej my staramy się zainteresować również wojsko i nie ukrywamy, że na ten pomysł już jakiś czas temu wpadliśmy i próbujemy z tym dotrzeć do nie tylko do wojska, ale w ogóle do służb mundurowych. Dlatego, że to jest dla policji tak samo na pewno ciekawy temat. Myślę, że warto też jeszcze wspomnieć, że tutaj służby mundurowe, o których Tomek wspomina, to coraz częściej sięgają nie tyle po VR-ową technologię, co AR-ową. Czyli staramy się wzbogacić ten rzeczywisty świat. Proszę sobie wyobrazić, że zakładając gogle czy okulary z technologii AR-owej, my możemy widzieć świat rzeczywisty, wzbogacony o dodatkowe informacje, które w danym momencie, w sytuacji jakiejś krytycznej, w sytuacji jakiegoś działania, mogą się niezwykle przydać. Wirtualny świat, tak, do treningu, jak najbardziej, VR, natomiast tutaj wydaje nam się, że kierunkiem rozwoju, szczególnie dla tych służb mundurowych, to jest AR jednak, zdecydowanie. Muszę przyznać, że one są jakby niedocenione, wydaje nam się, przez te formacje wojskowe, że tam naprawdę jest bardzo duży potencjał, żeby to fajnie wykorzystać, ale naprawdę tam brakuje tego jednak postrzegania tej potrzeby, tym bardziej, że tak naprawdę to nie musi się wiązać z jakimiś ogromnymi kosztami. To wyprodukowanie czegoś, co już ma jakiś tam sens, to nie jest jakiś dramatycznie wysoki koszt, a można by naprawdę wzbogacić ten trening o dużo ciekawych, fajnych elementów.